prawnym zagrożeniem. Oczywiście, jeśli chodzi o różnego rodzaju mniejszości, jeśli chodzi o różnego rodzaju prawa wyborcze właśnie dla takowych, my mamy nawet uprzywilejowaną pozycję w wyborach do parlamentu, co wydaje się dość nieproporcjonalne w stosunku do tego, jak na przykład traktują nas w innych państwach. Natomiast, żeby była jasność, my jako Polacy przyjęliśmy tutaj ogromną liczbę Ukraińców, dajemy im socjal, bezprawny według nas, no ale jednocześnie Polacy przyjęli ich tutaj jako gości. Natomiast jeśli się przyjmuje pod swój dach gościa w potrzebie, to naprawdę nie daje mu się praw do tego, aby meblował nam mieszkanie, wybierał kolor firanek, czy też w ogóle rządził się na tym terenie. Jest gościem, daliśmy mu schronienie, jeśli nie, zagrożenie minie, to nasz dom powinien opuścić. Stąd uważamy, jako Konfederacja, że jest to ogromne zagrożenie, dawanie praw wyborczym Ukraińcom, dlatego, bo to diametralnie zmieni geografię wyborczą w Polsce. Już w niektórych miastach co trzeci obywatel, to mieszkaniec to Ukrainiec. Więc możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której po prostu tacy wyborcy będą działać w interesie swojego kraju, a nie w interesie Polski. Dlatego jako Konfederacja bardzo przestrzegamy przed tym bardzo niebezpiecznym pomysłem i sprzeciwiamy się nadawania praw wyborczym Ukraińcom. O głos poproszę Martę Czech. Szanowni Państwo, postaram się nieco sprawę uszczegółowić. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale zacznijmy od tego, że w Polsce prócz Polaków prawa wyborcze w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają również obywatele państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, prócz rad powiatowych i prócz sejmików wojewódzkich. Analogicznie. Polacy mają w krajach Unii Europejskiej prawa wyborcze na szczeblu samorządowym i na szczeblu europarlamentarnym. Wynika to z wdrożenia artykułu 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale nawet obywatele Unii Europejskiej nie mogą kandydować w Polsce do Sejmu i Senatu. I Ukraina, wiemy, nie jest ani nie była nigdy członkiem Unii Europejskiej, a roszczenia i w zasadzie w swoich roszczeniach za sprawą związków ukraińskich posuwa się najdalej, bo domaga się za ich pośrednictwem praw wyborczych w Polsce dla Ukraińców na razie w wyborach samorządowych, ale już podkreśla, że w dalszej perspektywie również w wyborach do Sejmu i do Senatu. Nie ma najmniejszego powodu, by nadawać w Polsce kolejne szczególne przywileje Ukraińcom, a już na pewno nie takie, które w dalszej perspektywie funkcjonowania naszego narodu niosą ze sobą poważne, fundamentalne, daleko idące konsekwencje. Dopuszczenie do procesu wyborczego mniejszości narodowych, zwłaszcza tak licznych jak mniejszość ukraińska, oznacza bowiem przejęcie części wpływów w Polsce przez inny naród, oznacza realizację w polskich instytucjach, w wielu aspektach w Polsce interesu Ukrainy, nie Polski, a przypomnijmy, to już się dzieje, mamy bowiem u władzy w Polsce sługusów narodu ukraińskiego, tak się sami deklarują, tak się sami nazywają i przypomnijmy, że te interesy Polski i Ukrainy się nie sumują, one są w wielu aspektach sprzeczne, rozbieżne. To oznacza również zaburzenie naszej narodowej struktury etnicznej, tożsamościowej. Przypomnijmy, według oficjalnych danych w Polsce obecnie przebywa legalnie 2 miliony Ukraińców, z czego 1 milion ma status uchodźcy, a Straż Graniczna podaje, że w ostatnim czasie wschodnią granicę przekroczyło około 9 milionów Ukraińców. To są naprawdę duże sumy. Duży odsetek procentowy ludności, który niewątpliwie będzie wpływał na strukturę narodu w naszym kraju. Nadawanie praw wyborczych Ukraińcom można zatem uznać za jawną dywersję władz na polskim narodzie. To świadome osłabianie państwa polskiego, jego skuteczności, jego sprawności, jego struktury. I niestety, drodzy Państwo, jest to możliwe, nie są to tylko obiecanki, cacanki w stronę Ukraińców, a jest to możliwe,
możliwe, bo Unia Europejska nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych. Wystarczy tutaj zmienić kodeks wyborczy. I niestety jest to możliwe, drodzy Państwo, bo mamy w Polsce zwolenników przyznania Ukraińcom praw wyborczych w naszym kraju. Są to przedstawiciele Lewicy, przedstawiciele Polski 2050. Jest sam minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, który twierdzi, cytuję, uważam, że mieszkający na stałe w Polsce obywatele Ukrainy, podobnie jak obywatele Unii Europejskiej, powinni mieć prawo udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. I tak, jedna kwestia, drodzy Państwo, to jest nadawanie praw wyborczych cudzoziemcom, czyli osobom, które nie mają jeszcze obywatelstwa polskiego. A druga sprawa, i to należy zaznaczyć, jest taka, że obywatelstwo polskie jest przez władze w Polsce bardzo tanio wycenione. I tu chciałam zestawić dwie informacje. Mamy z jednej strony dane Biura Wysokiego Komisarza ONZ, które mówią o tym, że w Polsce obecnie przebywa legalnie 1 000 000 Ukraińców o statusie uchodźcy. I z drugiej strony mamy komunikat na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki zapis, który odpowiada na pytanie, kto może być uznany za polskiego obywatela. Punkt numer 3 odpowiada, cytuję, ten kto od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie ilegalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca. Od co najmniej 2 lat. Drodzy Państwo, w tym roku, 24 lutego, mija dokładnie 2 lata od rozpoczęcia wojny rosyjsko-ukraińskiej i to jest moment, w którym blisko 1 000 000 Ukraińców zyskuje prawa do obywatelstwa polskiego. Więc tu nam się jeszcze kolejna kwestia pojawia, a więc nie ma na to zgody Konfederacji, aby taki sposób dywersyfikować naród polski, uprawiać dywersję na polskim narodzie. Trzeba tutaj w sposób jasny, zdecydowany, jednoznaczny odrzucić te coraz śmielsze roszczenia ze strony związków ukraińskich i mamy taki komunikat z jednej strony właśnie do Ukraińców. Drodzy Ukraińcy, nie nadużywajcie coraz to śmielszymi roszczeniami naszej polskiej, tradycyjnej gościnności, a drugi komunikat do władz w Polsce. Otóż, drodzy rządzący, zostaliście wybrani przez Polaków i macie służyć Polakom, a wszystkim innym w dalszej kolejności i to tylko wtedy, kiedy w pierwszej kolejności będzie zrealizowany polski interes narodowy i tylko wtedy, kiedy nie będzie to z tym interesem sprzeczne. Dziękuję bardzo. Jeśli jeszcze, są jakieś pytania. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, dlatego bo widać, że tutaj dlaczego są zwolennikami tego nadawania praw wyborczych właśnie środowiska lewicowe, Platforma Obywatelska. Głównie dlatego będą szukać nowych wyborców. Chcą tutaj podmienić sobie wyborców do tego, aby właśnie na tym politycznym wyścigu mieć przewagę. Chcą właśnie nadawać im te prawa po to, żeby właśnie móc z Polakami w wyborach normalnie wygrywać. Ze względu na to, że zgodnie z tezą o tym, że są sługami narodu ukraińskiego, jak to się sami określali. Więc zwróćmy uwagę na to, że dla każdego Polaka, który chce tutaj żyć, pracować i normalnie funkcjonować, powinna być jasna maksyma. Polak w Polsce gospodarzem. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, dziękuję.